Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozpocznę fragmentem z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10 i wersety od 1 do 4. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela, daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga. A własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Wiele osób mówi, że są wierzące, ale jak je spytamy, w co wierzą, to odpowiedzi już są różne. Zazwyczaj pojawia się stwierdzenie, że ktoś jest chrześcijaninem, czy też wierzy w Jezusa Chrystusa, albo tylko w Boga, ale czy wiara w Boga to jedno i to samo? Po nawet w dość szybkim przemyśleniu zauważymy, że buddyści też wierzą w Boga, tak samo muzułmanie. Czy to jest ten sam Bóg? Wiemy, że nie, chociaż pojawiają się głosy, że to ten sam Bóg. Zostawmy inne religie i zajmijmy się chrześcijaństwem. Tak, wiem, chrześcijaństwo to nie religia. Kiedy Mówimy, że wierzymy w Boga jako chrześcijanie, to czy każdy z nas myśli o jednym Bogu w trzech osobach? Czy myślimy, że Jezus jest Bogiem, albo że był człowiekiem? Może stał się Bogiem? A co z Duchem Świętym? Czy on jest Bogiem, czy tylko mocą, a może w ogóle go nie ma? Wiele odpowiedzi możemy usłyszeć. To, co teraz przedstawiłem, to właśnie odpowiedzi ludzi, z którymi osobiście rozmawiałem, którzy twierdzili, że są chrześcijanami. Inne odpowiedzi i stwierdzenia to takie, że Biblia nie jest słowem Bożym, a księgą spisaną przez ludzi w celu pomocy dla nas, aby nam pomóc w życiu dobrym życiem. Wielu tak zwanych chrześcijan w ogóle jej nie czyta, a nie uważają, że to, co jest tam napisane, nie jest prawdą. To gdzie jest prawda? Tutaj zazwyczaj jest odpowiedź, nie wiem, ale na pewno nie w Biblii. Ludzie mówią, że starają się być dobrymi i nie robić złych rzeczy. Ale skąd wiemy, co jest dobre? No, po prostu wiemy, bo tak nam się wydaje, więc tak robimy. Tylko to, co jest dobre dla jednego, niekoniecznie jest dobre dla drugiego. Przykład Przechodzimy do pracy i pracodawca płaci nam za pracę, którą będziemy wykonywać przez czas naszej zmiany. Pracownicy przychodzą do pracy i zanim zaczną pracę, no, rozmawiają ze sobą na tematy zupełnie niezwiązane z pracą, no, od tego jest przerwa, ale my porozmawiamy kilka minut właśnie z innymi przed pracą, w czasie pracy no, po pracy no, po pracy. Też rozmawiamy, znaczy myśmy skończyli, chociaż czas się nie skończył, a już rozmawiamy. No o Facebooku i Instagramach to już nie wspomnę. Również nasze przerwy lubią się o kilka minut przeciągnąć albo pożyczymy sobie z pracy długopis, karteczki samoprzylepne, pasy do mocowania w transporcie, a może jakąś taśmę do klejenia paczek. Niby nic, przecież jesteśmy dobrzy. Ale czy to jest dobre dla naszego pracodawcy? Pomyślimy, no tak, przecież nie zbiednieje od tego. No, zapytajmy się w takim razie pracodawcy. Wiemy, że dla niego to nie jest dobre. Znowu wiem, że tu się pomyśl, pojawi pomysł, no, gdyby traktował nas fair, no to pewnie bylibyśmy inni. Tylko on myśli, że jest dobry i że traktuje nas fair. No przecież jest chrześcijaninem. Wiadomo, że chrześcijaństwo jest podzielone na katolików, prawosławnych, protestantów, jak już wspominałem w innym podcaście, i te wyznania są również podzielone, a każdy wierzący w nich jest przecież no, chrześcijaninem. Ale w co lub w kogo my tak naprawdę wierzymy? Katolik powierze wierzy w Boga i naukę Kościoła rzymskokatolickiego. No bo takie są założenia tej denominacji. Kiedy jednak. Przepytamy ludzi z tej denominacji, czy wierzą w to, co naucza ich Kościół, to usłyszymy w większości przypadków, że wierzą, ale z wieloma rzeczami się nie zgadzają i ich nie spełniają. Oczywiście to jest w każdej denominacji, tylko w Kościele Rzymskokatolickim, i te odpowiedzi padają również u prawosławnych i w denominacjach protestanckich. Chcemy wierzyć, ale lubimy wierzyć w to, z czym się zgadzamy. Co jest dla nas przyjemne. Szukamy alternatywy, gdy w naszym Kościele pojawia się coś, co się nam nie podoba. Wierzymy w to, co chcemy. Dlatego apostoł Paweł nie zaprzecza, że ludzie mają wiary, ale ta wiara jest nierozsądna i próbują wprowadzić własną sprawiedliwość. Do która wiara jest prawdziwa? Wiara w Jezusa Chrystusa. A raczej. Dobrze byłoby powiedzieć wiara Jezusowi, Chrystusowi. Ta spisana w Słowie Bożym, ta tak bardzo często niewygodna, zupełnie inna od naszego wyobrażenia. Ta, która uderza w nas, w nasze ego, ta, która pokazuje, jak zepsutymi osobami jesteśmy. Ale w tym wszystkim jest nadzieja. Umrzeć dla samego siebie i podporządkować się Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. To jest ta wiara rozsądna, według myśli Chrystusowej. Na koniec przeczytam jeszcze jeden fragment z pisma, co apostoł Jakub pisał o ludziach, pewnych ludziach, którzy wierzą. Jest to fragment, a właściwie jeden werset, właśnie z listu Jakuba, rozdział drugi. I dziewiętnasty werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Pozdrawiam serdecznie Bóg i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.